IWN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ja myślę, że po upływie kwadransa będziemy z panem burmistrzem w tak dobrych humorach, jak teraz ustaliliśmy przed chwilą, że to bardzo przyjemne wtorkowe rozmowy przy porannej kawie i tego się trzymajmy. Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, moim i państwa gościem we wtorkowy poranek. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie burmistrzu, na początek muszę o to zapytać, bo właściwie to w tym temacie od kilku tygodni już przepytuję wszystkich swoich porannych gości. Co pan myśli o tej dwukadencyjności, jeśli Prawo i Sprawiedliwość się uprze i postawi na swoim i ta dwukadencyjność zostanie wprowadzona, to pan właściwie będzie musiał zakończyć powoli rządy w Starym Sączu. To znaczy, tego jeszcze nie wiemy. Po pierwsze, nie ma projektu ustawy. Trwają konsultacje. Co do samej zasady, mam uczucia mieszane, chociaż rzeczywiście są i takie, widzę dobre strony takiego rozwiązania, ale widzę też bardzo dużo złych stron. A których stron pan widzi więcej? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, po takim głębszym, jak patrzę się w tej chwili, to jak tych złych stron widzę trochę więcej, dlatego że jest tu jednak spore niebezpieczeństwo. Zwłaszcza, że nie do końca rozumiem, dlaczego akurat ta kadencyjność ma dotykać i ma obejmować tylko i wyłącznie osoby piastujące bardzo konkretne stanowiska i to jeszcze stanowiska z wyboru mieszkańców. No właśnie. Gdzie tak naprawdę nie kłóci te osoby... się to z wizją demokratycznego państwa? No więc tutaj bym rzeczywiście, te wątpliwości są, natomiast nie dotyczy bardzo wielu innych stanowisk, które kadencyjne nie są, a nawet jeżeli są kadencyjne, to można być tę kadencję pełnić praktycznie do końca życia. Więc mnie się wydaje, że tutaj akurat te szczególnie doświadczenia ostatnich wyborów samorządowych pokazały, że mieszkańcy naprawdę nawet bardzo takich zasiedziałych włodarzy, jeżeli już im się, dajmy na to, znudzili albo stwierdzili, że chcą zmiany, no to zmiany mogą zrobić własnymi głosami i nie mają z tym największego problemu, mimo nawet wspaniałych gospodarzy, którzy często, myślę, że i dorobek ich był świetny, a jednak społeczeństwo chciało zmian, ale to społeczeństwo decydowało, natomiast tak odgórnie znowu tak koniecznie to robić, a jeszcze zwłaszcza zmieniać zasady w trakcie gry, bo tu niestety tak się trochę czujemy. Z drugiej strony rzeczywiście można powiedzieć, że są takie gminy, gdzie ten jest taki, jakby jest ten samorząd taki trochę zabetonowany, tylko że paradoksalnie, jak obserwuję, tak prawda, patrzę się, to często są to gminy, które są rzeczywiście w świetnej kondycji, świetnie się rozwijające, po prostu, które trafiły na dobrego gospodarza. Tak, ale to mieszkańcy przez lata, o tym, dlaczego mieszkańcy czasem może tam gdzieś mają pretensje, że trochę tam jest takie zabetonowane, ale czy szukanie na siłę czegoś nowego, to rzeczywiście będzie służyło ogółowi mieszkańców, tego tutaj nie jestem przekonany. Natomiast co do mnie, to powiem tak, że jeszcze jest taka rzecz, że ja nie jestem drugą kadencję, ja po prostu jestem w pierwszą kadencję, rozpocząłem troszeczkę więcej niż połowę kadencji, miałem 2,5 roku, więc też dzisiaj, nie znając zapisów z projektu ustawy, nie wiem, czy to już w tym momencie będzie mnie obejmowało, czy nie, ale na razie spokojnie robię swoje i skupiam się na tym, co ważne w mojej pracy, co się dzieje, co się ma dziać i co planujemy w gminie. No i nie ukrywam, że zresztą uważam, że tylko takie rządzenie ma sens, że rządzę może nie tyle tak, jakbym ja miał rządzić do końca świata jeden dzień dłużej, ale przede wszystkim, ale myśleć tak daleko, żeby nawet jeżeli... Ale myśli pan burmistrz dniem dzisiejszym i najbliższą perspektywą? Nie, chcę powiedzieć, staram się myśleć bardzo daleko perspektywą. Choćby nawet moja perspektywa mojego rządzenia w Starym Sączu miała się skończyć za półtora roku. Ale były w głowie pana burmistrza takie myśli, choćby pojedyncze od momentu, kiedy rozmawiamy o tej dwukadencyjności, od tych kilku tygodni, że miał pan burmistrz taki moment zastanowienia, cóż ja będę robił w momencie, kiedy nie będę już mógł piastować tego stanowiska, które piastuję dziś? Znaczy, to jest podstawowa sprawa, bo generalnie rzecz biorąc, zauważyłem oczywiście, że takie myśli i co więcej powiem, wcześniej takich myśli nie miałem. Nie dlatego, że uważam, że mieszkańcy mnie zawsze wybiorą, tylko że generalnie jakoś tak jednak się skupiałem na tym, żeby robić swoją pracę tak dobrze, starać się na tyle dobrze ją realizować, żeby po prostu tutaj nie było wątpliwości i żeby jednak mieszkańcy z tej mojej pracy byli zadowoleni. Dzisiaj tak można powiedzieć, że był taki lekki po prostu szok, bo nagle zauważyłem, że będąc również nie tylko odpowiedzialnym burmistrzem, ale również odpowiedzialnym ojcem, mężem, po prostu muszę zacząć myśleć nie tylko o przyszłości gminy, ale również o swojej własnej przyszłości. No i to niestety
niestety, jak człowiek był niemalże w 100% zaangażowany w myślenie o gminie, zauważyłem, że to myślenie zaczyna się trochę niestety zmieniać. I ale też nie wiem, czy to jest dobre dla samorządu. Pomysł na siebie i na swoją przyszłość? Oczywiście, że no, jak to mówię, nie byłem kiedyś burmistrzem, miałem jakiś, prawda, pomysł na siebie, natomiast nie będę burmistrzem, też nigdy nie zakładałem, że będę burmistrzem do emerytury. To jest jeszcze naprawdę daleka perspektywa czasowa. No niemniej jednak jakoś tak mi się wydawało, że patrząc się na plany, na wizje, które mam jeszcze dla Starego Sądza, wydawało mi się, że śmiało jeszcze mogę się ubiegać o kolejną kadencję, tak aby i z tym raczej wiązałem swoją przyszłość. Na razie ja jeszcze często się angażuję w to, co robię, tak rzeczywiście bez ograniczeń, więc w tej chwili, dotychczas było to tak, że byłem całkowicie zapatrzony w to, że chcę nadal prowadzić gminę Stary Sącz i na tutaj front robót sobie szukam, ale jeżeli trzeba będzie inaczej, zdecydują po prostu władze inaczej, no to trzeba będzie też myśleć o innych perspektywach, ale na razie zdecydowanie za wcześnie, ze spokojem czekam na projekt ustawy, a przede wszystkim to, co się wydarzy. Na razie temat zostawmy, tak jak ustaliliśmy. Projektu jeszcze nie ma, konsultacje trwają, wiele się może zdarzyć, więc do tematu będziemy wracać, jak już pojawią się jakieś konkrety. Klasztor sióstr Klarysek, słynny, no nie mogę powiedzieć, że na całą Małopolskę, bo właściwie to na całą Polskę, a i na Europę może odzyskać dawny blask. Będzie remont, bardzo kosztowny remont. Od czego to jest zależne, kiedy ten remont się rozpocznie? Jeszcze nie ma na niego pieniędzy, tak? Znaczy, ja od razu tutaj zaznaczę, że klasztor to jest oczywiście własność i gospodarzami klasztoru są siostry Klaryski, natomiast jest to niesamowicie ważne miejsce dla Starego Sącza, dla całej Sądecczyzny. Wizytówka miasta i serce miasta, nie boję się tego powiedzieć. Dlatego też siostry w tych różnych działaniach staramy się wspierać, także wspólnie wspomogliśmy siostry w przygotowaniu projektu dziedzińca klasztornego, takiego modernizacji, rewaloryzacji dziedzińca klasztornego. Tutaj przede wszystkim chodziło o sprawy związane z odwodnieniem tego dziedzińca, ponieważ woda, która podchodzi, zaczyna zagrażać murom klasztoru. To jest bardzo ważne zadanie. Nie ukrywam, że również estetyka tutaj będzie poprawiona w tym projekcie, który został przygotowany. Natomiast środki potrzebne są rzeczywiście spore. Wystąpiły siostry z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Będziemy teraz czekać na rozstrzygnięcie. Mamy nadzieję, że to dofinansowanie dla tak ważnego zabytku i dla tak ważnych prac pilnych do zrobienia się znajdzie. A jeżeli tak, to prace ruszą, myślę, że wczesną jesień. No, w końcówce lata. Myślę, że tak wtedy byłaby szansa realna na to, żeby przeprowadzić wszystkie postępowania. Ale mówię, to jest bardzo mocno zależne od uzyskanego dofinansowania, więc trudno w tym momencie jeszcze przesądzać. Ale tu w tej sprawie trzyma pan burmistrz rękę na pulsie i pomaga siostrom. Oczywiście, tutaj po prostu mówię, że siostry przede wszystkim same są bardzo zaangażowane, za to im bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ten klasztor pięknie wygląda. Tu jest cały ciąg tych prac, jak pamiętamy, przez nas tamte ostatnie 10 lat bardzo wiele się w klasztorze zmieniło, wystarczy popatrzeć na zdjęcia. Tam było jeszcze za czasów burmistrza Cysonia, tam też bardzo mocno był zaangażowany w pozyskiwanie, pomoc siostrom w pozyskiwaniu środków od tego jubileuszu roku 2007 się zaczęło. Także no, cały czas jeszcze do tego postawienia kropki nad i mamy sporo prac, ale sukcesywnie rok po roku, zadanie po zadaniu ten klasztor coraz większego blasku nabiera. I krok za krokiem, byle do celu. Apteki całodobowe, panie burmistrzu, są potrzebne w Starym Sączu? Uważam, że tak, dlatego, że to jest dosyć spora grupa mieszkańców, tym bardziej, że opieka całodobowa jest realizowana w Rytrze, co nad czym też ubolewam, ale w Rytrze. Natomiast mieszkańcy, którzy są pod opieką tego miejsca w godzinach wieczornych, nocnych, czy w niedzielę święta. No właśnie, przede wszystkim chodzi o godziny nocne, bo akurat soboty, niedzielę już troszeczkę się poprawiło, weszły pewne prywatne apteki. Dlatego tutaj jest bardzo istotne, no bo jaki jest sens na przykład dla mieszkańca Starego Sącza, czy dla mieszkańca Łącka, który ma skorzystać z opieki całodobowej w Rytrze, pojedzie w nocy do Rytra, jeżeli potem i tak musi jechać do apteki do Nowego
Nowego Sącza, więc tutaj jest taka pełna niekompatybilność, więc albo ta opieka całodobowa powinna być w Nowym Sączu, a najbardziej chcielibyśmy, żeby była w Starym Sączu i tutaj takie również zabiegi czynimy, no w tej chwili taki pewien lobbying, żeby to jednak było w przyszłości w Starym Sączu, bo dla mieszkańców jest to rzeczywiście istotna sprawa, no a w chwili obecnej, no przynajmniej, że apteki, żeby były w Starym Sączu czynne, że nawet jadąc do tego Rytra, potem jednak można tych parę kilometrów dalej w Starym Sączu kupić lekarstwa, a nie jechać kolejne. Znaczy podjęta uchwała Rady Powiatu, no wiem, że apteki no, buntowały się przeciwko tej, te informacje do mnie docierały, niemniej jednak tutaj właściwym organem jest Rada Powiatu, ja tylko opiniowałem ten projekt uchwały i rzeczywiście opiniowałem tak w kierunku, aby ta opieka całodobowa w Starym Sączu zaistniała. Mamy, znaczy nie opieka całodobowa, znaczy opieka, nie opieka, tylko całodobowe apteki. Natomiast no mamy w Starym Sączu 7 aptek, no to naprawdę to już jest, ma kto się tymi dyżurami podzielić, żeby one nie były zbyt wielkim obciążeniem dla jednej apteki. Czy te dyżury już są jakoś rozpisane, te apteki już dyżurują, już mieszkańcy Starego Sącza mogą kupić lekarstwa w nocy? Apteki mają rozpisane dyżury, natomiast czy dyżurują, uczciwie powiem, że nie sprawdzałem. Trzeba pojechać w nocy po jakiś syrop na kaszel, żeby sprawdzić. No trzeba by było pojechać. Nie, no syrop na kaszel to nie polecam, żeby po syrop na kaszel w nocy jeździć. Chociaż właściwie jakby taka była potrzeba, natomiast jak już dyżurują, ale generalnie rzecz biorąc, tu chodzi o takie lekarstwa, które są po prostu potrzebne. Nagle przepisane głównie przez lekarzy. Panie burmistrzu, festyn świętej Kingi, wielkie wydarzenie w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu, wtedy, kiedy jest święto, no w tym roku to będzie bardzo taka okrągła jubileuszowa rocznica odejścia śmierci świętej Kingi, czyli śmierci, czy tutaj możemy powiedzieć w radiu katolickim, szczególnie narodzin dla nieba, świętej Kingi 24 lipca. Natomiast rzeczywiście udało nam się wspólnie z naszym miastem partnerskim Lewocza pozyskać dosyć znaczne środki, bo 100 tysięcy euro. To nie bagatela. Na takie imprezy, których zadaniem będzie takie podkreślenie, przypomnienie lokalnym społeczeństwom dwóch ważnych osób dla naszych miast. Dwóch ważnych osób, przypomnijmy, z epoki średniowiecza. Dla Starego Sącza to jest święta Kinga, dla Lewoczy to jest mistrz Paweł z Lewoczy, uczeń Wita Stwosza, fantastyczny i najsłynniejszy z tamtej epoki rzeźbiarz ziem słowackich. Więc no, w ramach tych dni, bo to będzie się również właśnie połączone z dniami miasta. Święta Kinga jako patronka miasta, tak już oficjalnie w zeszłym roku ogłoszona, więc to będzie okazja do takiego, no powiedzmy sobie, dosyć hucznego świętowania, ale tutaj również w tym świętowaniu będziemy, świętowanie będzie takie, główne obchody będą dwa dni u nas, dwa dni w Lewoczy, natomiast będą też takie elementy właśnie związane z sięgnięciem trochę głębiej, nie tylko fiesta na zasadzie zabawy, ale również tak troszeczkę przyjrzenie się, pozwolenie się inspirować osobą świętej Kingi. Tam będą takie artystyczne przedsięwzięcia, plener taki artystyczny, również sympozjum takie naukowe, więc tutaj takich działań troszkę będzie więcej do zrealizowania. Natomiast już dzisiaj zapraszam 22-23 lipca, to jest weekend, sobota, niedziela, na Starosądeckim Rynku. Na pewno wtedy będzie się działo i każdy coś znajdzie dla siebie. Jarmark świętej Kingi, taki nietypowy. Będzie tutaj te obchody również zakładają spore włączenie się mieszkańców, takie aktywne włączenie się mieszkańców, ale trochę bliżej to będziemy więcej o tym już o szczegółach mówić. Na pewno spotkamy się jeszcze wiele razy. Przed tym trzecim weekendem lipca to wtedy i festyn świętej Kingi, natomiast już za kilka dni ruszają w Starym Sączu dni tischnerowskie. Wyjątkowe w tym roku? Znaczy jak każde. Myślę, że dni tischnerowskie mają to do siebie, że to jest rzeczywiście taki czas, kiedy jest w Starym Sączu taka przestrzeń, którą kiedyś stworzył ksiądz profesor Tischner, który do swoich rodziców przyjeżdżał. Te jego słynne, wydane zresztą w książce, kazania starosądeckie tak inspirowały. I również teraz jest taką okazją do tego, żeby się przy okazji tych dni tischnerowskich spotykać z ciekawymi ludźmi, z ludźmi otwartymi na świat, posłuchać ich, podyskutować. Takie spokojne dysputy, bym powiedział tak, z pogranicza
intelektualne, jest pogranicze takiej wiary. Bardzo takie, myślę, że ciekawe i serdecznie zapraszam. Ale te spokojne dysputy, jak pan burmistrz mówi, rokrocznie niezmiennie przyciągają tłumy. Tak, to prawda, że one cieszą się bardzo dużą popularnością i to są takie ciekawe spotkania. Bardzo sobie cenią i starosądeczani, ale również goście spoza Starego Sącza, szczególnie z Nowego Sącza nas w tych dniach odwiedzają. A ja już teraz dziękuję za nasze wtorkowe spotkanie. Burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek, moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.